Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Denver, wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Chciałem dzisiaj w tym cyklu ludzi, na których spoglądamy, bohaterów wiary, spojrzeć na człowieka, który oddał swoje życie, czy poświęcił swoje życie dla emigrantów polskich. Miałem to szczęście, że spotkałem tego człowieka. Już był w podeszłym wieku, ale spacerował po parku w seminarium w Poznaniu i zatrzymywał się przy takich jak ja, młodych klerykach studiujących. I zawsze kilka słów dla każdego z nas, miał kilka dobrych słów do powiedzenia. O kim mówię? Ksiądz Ignacy Posadzy. Może kilka informacji o nim. Urodził się w Szadłowicach koło Inowrocławia w 1898 roku. Jego rodzice byli ludźmi żywej wiary i miłości ojczyzny i te wartości przekazali swoim dzieciom. Ignacy ukończył szkołę podstawową w swojej miejscowości, następnie poszedł do gimnazjum Kasprowicza w Inowrocławiu, a w 1917 roku, gdy zdobył maturę, zgłosił się do arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Z powodu działań wojennych został jednak wysłany na studia filozoficzno-teologiczne do Münster i Fuldy w Niemczech. Tam zetknął się z losem sezonowych robotników z zaboru rosyjskiego. Poznał ciężkie warunki ich pracy i opuszczenie duchowe. Wraz z innymi polskimi klerykami odwiedzał ich, gromadził, odprawiał nabożeństwa Słowa Bożego. Postanowił wtedy, że kiedy będzie kapłanem, poświęci swój wolny czas rodakom na obcej ziemi. Po zakończeniu wojny, I wojny światowej, wrócił do niepodległej już Polski i kontynuował studia teologiczne. W 1921 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach rozpoczął ksiądz Ignacy Posadzy pracę duszpasterską w kolegiacie Farnej w Poznaniu. Był także kapelanem chówca poznańskiego, współredaktorem Biblioteki Kaznodziejskiej, Wiadomości dla Duchowieństwa. W 1922 roku został członkiem Związku Literatów Polskich. W tym też samym roku zaczął odwiedzać w czasie wakacji ważniejsze skupiska polonijne w Niemczech, Danii, Francji, Czechosłowacji i Rumunii. O problemach polskich emigrantów pisał artykuły do gazet, by zainteresować nim społeczeństwo w kraju. Od 1924 roku pracował jako prefekt w męskim seminarium nauczycielskim, później także w żeńskim w Poznaniu. W 1925 roku odwiedził Rzym, a dwa lata później Austrię, Egipt, Palestynę. Z polecenia kardynała Chlonda w 1929 roku udał się do Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Z tej podróży powstała książka Drogą Pielgrzymów. W latach 1930-31 jako wysłannik księdza prymasa przeprowadził wizytację duszpasterskich ośrodków w Ameryce Łacińskiej. O polskich wychodźcach pisał artykuły w Przewodniku Katolickim i Kurierze Poznańskim, ukazując ich tęsknotę za ojczyzną, pragnienie Ewangelii. Po powrocie z Ameryki ksiądz Posadzy otrzymał od księdza prymasa Chlonda propozycję organizowania nowego zgromadzenia męskiego, które poświęciłoby się duszpasterstwo polskich emigrantów. Przyjął ją jako wyraz woli Bożej i został przełożonym nowej wspólnoty zakonnej pod nazwą Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej powstało w 1932 roku w Potulicach koło Nakła. W 1937 roku ksiądz Ignacy Posadzy odwiedził ośrodki polskie na Dalekim Wschodzie. Z tej podróży powstała następna książka Przez Tajemniczy Wschód. Podczas II wojny światowej ksiądz Ignacy Posadzy był zmuszony ukrywać się w Krakowie.
skąd nadal kierował zgromadzeniem. Po wojnie wrócił do Poznania, posyłał księży i braci do pracy duszpasterskiej na ziemię odzyskane. Dopiero po 1956 roku księża Towarzystwa Chrystusowego mogli wyjeżdżać na misję wśród Polonii. Ksiądz Ignacy Posadzy pielęgnował inspirację kardynała Chlonda i w trosce o polskich emigrantów powołał także do istnienia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. I to było w Morasku pod Poznaniem w roku 1959. Celem tego żeńskiego zgromadzenia była modlitwą, ofiarną pracą służyć Polonii rozsianej po świecie. Tak jak wspomniałem, spotykałem ojca Posadzego, który odszedł do Pana w styczniu 1984 roku w Puszczykowie pod Poznaniem. Jest kandydatem na ołtarze. Może w niedługim czasie zostanie ogłoszony świętym. Ale chciałem właśnie podzielić się z Wami kilkoma zdaniami, opowiedzieć trochę o tym wspaniałym człowieku, kapłanie, który poświęcił się dla dobra Polonii, dla dobra nas wszystkich. Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa kardynała Wyszyńskiego, prymasa, w kazaniu z okazji 50-lecia święceń kapłańskich księdza Posadzego. Prymas Wyszyński tak scharakteryzował kapłaństwo ojca Ignacego Posadzego. Możemy dziękować Bogu, że właściwie pojąłeś swoje kapłaństwo, że niosło cię ono poprzez morza i lądy, aby służyć ludowi Bożemu słowem żywym, Bożą nauką, aby ich obdarzać mocami sakramentalnymi wziętymi z ofiary Krzyża Chrystusowego. Jan Paweł II w telegramie kondolencyjnym po śmierci księdza Ignacego Posadzego w pełni ocenił jego osobę i dzieło, nazywając go człowiekiem ukształtowanym przez łaskę, który głęboko wpisał się we współczesne dzieje Kościoła w Polsce. Człowiekiem wiary, kontemplacji i apostolstwa. Proszę Was, moi drodzy, o modlitwę w intencji wszystkich kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i wszystkich sióstr, misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, byśmy my wszyscy mogli służyć Wam, rodakom mieszkającym poza Polską, jak najlepiej i jak najowocniej. I szczęść Boże wszystkim.